Nasze stanowisko jest takie, jako trzeciej siły politycznej, że Polska potrzebuje zasadniczej zmiany. Zmiany, która pozwoli na przyciągnięcie z powrotem 2,5 miliona Polaków, często tych młodszych, najbardziej ambitnych, pracowitych, którzy zagłosowali przeciw własnemu państwu nogami. Premier Szydło nie daje nadziei na taką zmianę? Nie widzę tego i nie sądzę, żeby się to pojawiło, dlatego że żeby to zrobić, trzeba by obniżyć podatki, trzeba by obniżyć ZUS, który wykańcza polskie małe przedsiębiorstwa, zdjąć z nich te kajdany biurokratyczne, trzeba by pozwolić Polakom więcej zarabiać poprzez podniesienie kwoty wolnej, najniższej w Europie, trzeba by zlikwidować biurokrację, zlikwidować zbędne wydatki, zastopować zadłużanie się Polski na koszt przyszłych pokoleń, ale żeby to zrobić, potrzebujemy zmiany konstytucyjnej, zmiany fundamentów ustrojowych, dlatego że dopiero wtedy, kiedy rządzący zaczną czuć kontrolę obywateli, to miałem nadzieję, że wystarczy.